To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 14 lutego 2024 roku. Dzień dobry, dziś trzecie urodziny Drozdowiska i walentynki. Nie przygotowałam w tym roku żadnych specjalnych obchodów, chociaż mam nadzieję, że ten odcinek naprawdę Was ucieszy. Mnie zresztą cieszy też bardzo. Natomiast chciałabym powiedzieć parę słów. Kiedy 3 lata temu opublikowałam pierwsze Drozdowisko, podcast o kulturze, nie wiedziałam jeszcze, czym będzie i czy w ogóle będzie. Po 3 latach wiem, że jest i że będzie, póki sił mi starczy. Dlatego, że czuję, że robię coś dobrego i ważnego, że zapisuję ulotności, łapię konteksty, zbieram okruchy, wspomnień, wydarzeń, które pomalutku i nieustannie wpasowują się w wielką układankę, jaką jest opowieść o polskiej i w moim przypadku też czeskiej kulturze, czyli o nas. I czuję też, że to jest, coś w rodzaju mojej misji, jak bardzo wyświechtane nie byłoby to słowo. Dlatego proszę, słuchajcie i uczcie się tego nowego radia. Zauważajcie, doceniajcie, wspierajcie, please. Bo podcastów będzie więcej i więcej i będą w nich coraz ciekawsze i coraz lepiej podane treści. I dlatego to jest takie ważne, żebyście byli. Ja w komunikację marketingową zupełnie nie umiem i chyba dlatego Drozdowisko to ciągle zbyt niszowy podcast o kulturze, chociaż oczywiście wy możecie to zmienić. Ale też ktoś mądry powiedział mi ostatnio, że ważniejsza jest droga niż efekt, a ta podcastowa droga wyjątkowo mi odpowiada, więc nią idę, a wy chodźcie ze mną. Mariusz Szczygieł w Drozdowisku. Witaj, dzień dobry. Kłaniam się. Będziesz się tak pochylał za każdym razem do mikrofonu. Jak się kłaniam? Poczekaj, bo powiedziałem kłaniam się, to się pochyliłem do mikrofonu. Kiedyś przeczytałem, powiem Państwo, nie widzą, że ja się kłaniam, ale naprawdę się kłaniam. Kiedyś przeczytałem jako nastolatek w jakiejś gazecie, że w Japonii sugerują pracownikom w firmach, w których ci pracownicy obsługują telefony, jakieś linie telefoniczne, jakieś infolinie, żeby uśmiechali się do słuchawki telefonicznej, mimo że klient tego nie widzi. Bo to słychać. Prawda? Oczywiście. Więc ja ci powiem, że nawet ja się do siebie samego uśmiecham w domu. Tak, ja sobie myślę, że może pożeglować nasza rozmowa właśnie w tę stronę, w stronę szczęść, w stronę życia, w stronę tego w ogóle jak żyć, ale też, ja nie przyjechałam w ogóle z żadną tezą, z żadnym jakimś zadaniem, ponieważ tematy do rozmów z tobą przypływają prawdopodobnie po każdym zamieszczonym poście, który publikujesz na Instagramie. I właściwie każdy post mógłby być punktem odniesienia do jakiejś rozmowy. Aczkolwiek ja od chyba roku myślałam o tym, żeby się z tobą spotkać po to, żeby podsumować stechlikowy cykl wydawniczy, bo jakiś czas temu ukazała się książka numer 15 i ja myślałam, że to by było super, żeby o tym porozmawiać. A to nie zauważyłem, że to jest 15. Ale ukazała się już 16. Także ta, którą przyniosłam dzisiaj ze sobą, czyli Śmierteńka, to jest 16. pozycja w serii Stechlik. Także też już nie okrągło, ale myślę, że spokojnie od tego Stechlika możemy zacząć, bo to... Popatrzcie, ja tylko chciałem podkreślić talent Agaty Wróbel, tłumaczki, bo po czesku ta książka Lucji Faulerowej nazywa się Smrtholka, czyli z połączeniem dwóch słów. Śmierć i dziewczyna. Mhm. I można by nazwać, zatytułować tę książkę tak jak film, prawda, Polańskiego, Śmierć i dziewczyna, ale wtedy by to sugerowało, że to jest że jakby są dwie kwestie, prawda, dwa tematy, dwa podmioty, że śmierć jest podmiotem i dziewczyna jest podmiotem tej książki. A tu chodziło o nazwanie osoby. I Śmierteńka, uważam, że tak po prostu się cieszę. Ja się cieszę z różnych drobiazgów w życiu, ale się cieszę, wiesz, jako autor tej serii Stechlik, że
udało się umieścić śmierć w tytule. Mm-hmm. I to... Bo śmierć odstrasza, tak? A to nie odstrasza właśnie, prawda? Mm-hmm. Że jest w tym coś takiego, jakaś czułość jest w tej śmiertence, a jednocześnie, paradoksalnie, ten tytuł jest w języku polskim, czyli my go rozumiemy, a ma coś dla nas czeskiego. Prawda? Bo Czesi uwielbiają skracać, zdrabniać słowa. Po prostu czeski brzmi dla nas jakby był jednym wielkim zdrobnieniem. Tak. Więc tak. To nie tak, że oni lubią, tylko po prostu to są normalne słowa w języku, które po polsku, jeśli są bliskie polskim słowom, to brzmią jak zdrobnienia. To prawda, chociaż mi tłumaczyła już pani Helena Stachowa, moja tłumaczka moich książek na czeski, pani Stachowa mi tłumaczyła, że nie zawsze to, co ja czuję, że jest zdrobnieniem, że myślę, że jest zdrobnieniem, jest zdrobnieniem. Jest skrótowcem, jest skrótem. I tam nie ma w tym tej czułości, jaką wkładamy w zdrobnienie. Ale wiesz, śmierteńka mi się kojarzy z depką, a depka to jest skrót od poręczny, skrót od depresji. Depresę i depka. Mam depku. No co trochę tej depresji od też takiego jakiegoś... Czeskości jej dodaje. Czeskości dodaje, ale odbiera jej grozy. Mm-hmm. Prawda? Ale też to, co chciałam powiedzieć o tej serii, o Stechliku, to, że ona jest tak cudownie eklektyczna. To znaczy, że wszystko w niej jest. Jeszcze jest taka bezmyślna, znaczy bezmyślna w tym sensie, że jakbyś tak sobie wypisała po kolei te tytuły i sprawdziła, czy to jest klasyk literatury czeskiej, czy żyje, czy nie żyje, czy z pierwszej połowy XX wieku, czy z drugiej połowy XX wieku, czy z XXI wieku, czy dowcipna w sensie takim czeskiego dowcipu, jakiego część publiczności oczekuje, czy raczej tam groza dominuje, to... nie znajdziesz prawidła, to znaczy nie da się takiego wykresu zrobić, który pokazał, że ten pan Stechlik, czyli Szczygieł, w ogóle myśli nad tym. W tym jest myśl, ale ta myśl jest po prostu tylko taka, że dopuszczam ten chaos, ponieważ w tej serii znajdują się książki, które na mnie zrobiły wrażenie, albo mi się podobają, albo ktoś mi je podsunął i przekonał mnie, że to jest warte wydania. Także po prostu tu użyję sloganu reklamowego wydawnictwa Charakter, które jest zaprzyjaźnione z naszym wydawnictwem Dowody, bo Charakter ma takie hasło: wydajemy, co nam się podoba. No więc tutaj są rzeczy, które mi się podobają i zdarzyło mi się, że na przykład, że książkę o lentilce Petra Mnierki z lentilką tytuł. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie tego tytułu. Jest to książka polecona mi przez księgarza w Pradze. Wszedłem, on nie rozpoznał, że to pan Szczygiel. Pane Szczygieli, mam pro was nabitku. Zajmowa kniśka. No i się okazało, że jestem egzaltowaną lentilką. Przypomniało mi się, jestem egzaltowaną lentilką. Ja już właśnie wygooglałam, ale nie zdążyłam. Więc to mi polecił pan księgarz. Białe zwierzęta są zawsze trochę głuche. Też jakoś inaczej brzmi ten tytuł, ale proszę państwa, po COVID-zie ja nie pamiętam dokładnie tytułów i nazwisk. O tym mi powiedziała, o tej książce Iwany Myśkowej mi powiedziała na przykład pani Stachowa. Mówi, słuchaj, no co za opowiadania. A są inne książki, które ja po prostu wyciągnąłem sam skądś, bo przeczytałem recenzję. Także co się pojawia i na mnie robi wrażenie, a musi być w tym coś, co w ogóle lubię w literaturze, jeśli to spełnia to moje oczekiwanie. A co lubisz w literaturze? A lubię zaskoczenia. Nie znoszę literatury, przepraszam tu wszystkich autorów, autorki i czytelniczki, czytelników takiej literatury, nie znoszę literatury tak zwanej gatunkowej. Ja przeczytałem jeden kryminał w życiu. Wydaliśmy owszem kryminał Bezrożec Petra Stancika, ale to jest parodia kryminału, więc tak naprawdę to nie jest typowy kryminał. Uwielbiam tę książkę. To się cieszę. Mhm. W każdym razie lubię zaskoczenia, lubię nieoczywistości, lubię jak pisarka lub pisarz idzie przede mną.
dwa kroki. A nie, że ja się spodziewam czego, rozumiesz, co będzie. Mhm. Znaczy, po kilkunastu czy kilkudziesięciu stronach, tak, wiesz, co się wydarzy. I rozumiem czytelników literatury gatunkowej, że i broń Boże, nie deprecjonuję tego typu literatury, ale w literaturze gatunkowej mamy poczucie bezpieczeństwa, jak w McDonaldzie, wiesz, czy w Nowym Jorku, prawda, czy w Bukareszcie, czy w Tajlandii pójdziesz do McDonalda i dostaniesz zawsze to samo. Mhm. I to czasem jest potrzebne i to czasem jest bardzo kurczę, są takie momenty i są takie miejsca, jak ja się pojawiam w kompletnie nowym miejscu, to ja wolę pójść do McDonalda, żeby się poczuć bezpiecznie. Ale właśnie McDonald's daje poczucie dopóki bezpieczeństwa. Dopóki nie znajdę na przykład kogoś, kto mnie weźmie za rękę i pokaże mi inne... I oswoicie z czymś. Tak. Mhm. Więc ja to rozumiem. Po prostu daje poczucie bezpieczeństwa, taka literatura. Ale no właśnie ja już to poczucie bezpieczeństwa chyba mam i lubię, jak ktoś idzie przede mną. To jest tak... wiesz, ja to miałem przy tej mojej książce Nie ma... że sporo czytelników uznało, że to jest na przykład moja najsłabsza książka albo książka, która ich zawiodła, rozczarowała, bo po Gotlandzie Zrób sobie raj i Lasce Nebeskiej zupełnie innego spodziewali się, chociaż te książki się też różniły między sobą, ale spodziewali się czwartej, która będzie kontynuacją. Jakąś taką, bym powiedział, emocjonalno-formalną. A tutaj ciach, coś zupełnie innego. No ja tak lubię troszkę wyprzedzić peleton w swoim pojęciu, bo oczywiście mogą być czytelnicy, którzy będą to w ogóle, co to jest. Ale też istotne jest to, że w Stechliku, w tej serii Stechlik ukazują się powieści, a ty też przecież deklarujesz, że w zasadzie... Jeszcze raz? Mam kłopot z powieścią. No właśnie, że nie czytasz powieści. Tak. Że w ogóle beletrystyka cię nie interesuje. Doczytuję do połowy. Mhm. I w tym sensie to jest też jakoś tam interesujące właśnie w tym Stechliku. Ale ja najbardziej lubię w nim to, o czym powiedziałeś, czyli to, że nie wiesz, czego się spodziewać i kiedy to opowiadałeś, to chciałam ci powiedzieć po prostu witaj w drozdowisku, w którym też nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. To lubię, bo tylko wtedy życie ma jakąś barwę, jakiś kolor. Poza tym, no niech chyba sztuka, kultura, sztuka jest po to, żeby nas wyrywać z tych naszych kolei, no, żeby jakoś myśleć. Myślenie, może nie myślenie, ale jakieś, ja się wiele razy zastanawiałem, po co żyje człowiek, jaki ma tutaj, jaki jest życia sens i jak go znaleźć. I mam różne tam poszukiwania, różne odpowiedzi. Natomiast kiedyś sobie też pomyślałem, że tyle naszego, co zrozumiemy. Jak już nie wiemy, po co żyjemy, bo oczywiście każdy z nas może powiedzieć, że no jak to żyjemy po to, żeby przedłużać gatunek, przecież mamy dzieci, żyjemy dla nich, no nie każdy ma dzieci, na przykład ja nie mam, ja ale też nie. Jak tak z tymi osobami, z którymi rozmawiam, które mają dzieci, tak dojdziemy do sedna, to się okazuje, że no tak, te dzieci też będą miały dzieci, ale po co? To znaczy, jaki jest cel tej ludzkości, nie wiemy. Być może on jakiś jest. To ja nie jestem głupi, żeby mówić, że zakładam, że nie ma, albo że zakładam, że na pewno nie ma, że na pewno ma. Po prostu jesteśmy wszyscy, tkwimy przed tajemnicą, u progu tajemnicy i może nigdy tego progu nie przejdziemy. Ale chodzi mi o to, że zastanawiając się, pomyślałem sobie, kurczę, no to właściwie chyba tyle naszego, co zrozumiemy z tego świata, nie? Albo doświadczymy, a jak zrozumiemy, to trochę łatwiej się żyje wtedy. A właśnie w rozumieniu pomagają takie... Wybicia. Takie wybicia, takie właśnie, jak tam cię ktoś dźgnie po prostu. I też... I najpierw możecie to wkurzyć, oburzyć, zamknąć nawet na moment, ale potem, jeśli nie zawsze, to bardzo często, i ja mam też takie doświadczenia, wraca i mało tego powoduje, że coś zaczynasz robić, chociaż oczywiście tego w ogóle nie planowałeś, prawda? Dlatego też mam takie podejście, jak już jesteśmy przy książkach, że zdarza mi się przeczytać książkę, która mnie przerasta. Często tak jak często nie kończę powieści, tak kończę książki, które mnie przerastają, ale mówię tu i o eseistyce, i o... No może o reportaże raczej mnie nie przerastają, ale... Książki o sztuce. Lubię, jak mnie coś przerasta, bo nigdy nie wiem,
kiedy to się nie odezwie we mnie i nie zaprocentuje, prawda? Taki miałem, mam przykład, jest ten Jonathan Little, autor sławnej książki Łaskawe. On napisał też drugą powieść, której teraz tytułu nie pamiętam, ona nie jest tak znana, ale to była taka powieść, w której powtarzał się ten sam motyw wyjścia z pokoju, ucieczki przez korytarz i wejścia do następnego pokoju. I raz bohater był mężczyzną, raz był kobietą, raz był osobą bez płci, raz był osobą dwupłciową, raz był wielopłciową. I właściwie to był taki człowiek, czy istota magma, która przechodziła przez jakąś architektoniczną magmę. I wciąż... Stara historia, ta, nowa wersja. Nowa wersja, to jest to właśnie. Mhm. I on tam do znudzenia, powtarza ten sam motyw. Czyli czytasz takie refreny, które można by to już w ogóle ominąć. I teraz czytałem różne opinie na temat tej książki. Okropna, fatalna, niezrozumiała. I nigdy bym chyba nie umiał tak napisać o książce, wiesz? Dlatego, że może to jest książka, która nie trafiła na właściwego człowieka, albo na właściwego czytelnika, albo na właściwy moment w jego życiu. I bo zachwyt nad książką, czy jej jakieś takie doskonałe odebranie, doskonały odbiór jest wynikiem dwóch wielu, rzeczy. Wielu czynników, oczywiście. I być może, więc nie mogę powiedzieć, że Little stracił talent. Nie mam prawa tak wyrokować, dlatego że a może on ma wielki talent, do którego ja nie dorastam w tym momencie. I tak mnie zawsze te kategoryczne oceny, wiesz, denerwują. I w ogóle jestem w krytykowaniu, jestem za tym, żeby mówić o tym, że to jest tylko moje spojrzenie. Wiesz co, no mówisz, a ja tylko kiwam głową i przytakuję i po prostu mówię, no tak. I myślę sobie, no tak. Bo to jest dokładnie filozofia też, którą ja wyznaję. To znaczy, aha, ty nie chodzisz tyle do teatru, co my z Jackiem. My naprawdę oglądamy po 100-kilkadziesiąt spektakli w ciągu roku. I ja za każdym razem, kiedy wychodzę z teatru, nawet jeśli mi się spektakl nie podobał, to po prostu próbuję znaleźć, dokopać się, ale też spróbować spojrzeć na to jeszcze z innej perspektywy. A coraz częściej też się, powiem ci, nie wiem czy ty tak masz, łapię na tym, że dopuszczam taką myśl, że ja już nie rozumiem pewnych rzeczy. Mówię zwłaszcza o progresywnym teatrze bardzo młodych ludzi i nagle dochodzę do wniosku, ale naprawdę ja mogę nie rozumieć już tego języka, bo on już może nie być, ja się nie czuję stara, ale jednak zaczynają tworzyć ludzie o 30 lat ode mnie młodsi. Tak. I ja naprawdę mogę nie rozumieć ich języka i nie rozumieć pewnych kontekstów kulturowych, jakichś odniesień. W związku z tym też nie mogę, to znaczy nie chcę powiedzieć, to było nie, tak, to było niedobre, to ale, się do niczego nie nadaje. Ale wiesz, ja się po raz pierwszy złapałem 3 lata temu na tym, że... Że możesz być już za stary. Tak. Ale to było, ja jestem szefem fundacji, takim prezesem, wolontariuszem Fundacji Instytutu Reportażu i ta nasza fundacja, oprócz Wrzenia Świata, które ludzie znają, no ma jeszcze różne inne aktywności i poza Polską Szkołą Reportażu, gdzie uczymy reportażu, to jest taki kurs roczny. Mamy też, mieliśmy 2 roczniki Szkoły Ekopoetyki, którą założyła Julia Fiedorczuk, poetka, i Filip Springer, reporter. Ja jako szef fundacji miałem dostęp, znaczy byłem też na liście mailingowej uczestników tej szkoły i dostawałem tematy, lektury i te lektury na przykład były zapowiadane przez Filipa i Julię i ja już tej zapowiedzi nie do końca rozumiałem, rozumiesz? A mówią to ludzie, z którymi ja się znam, koleguję. Współpracuję. Czytam książki Filipa, czytam wiersze Julii. Dyskutujemy o różnych rzeczach i nagle ja nie rozumiem, o czym oni piszą. Trochę rozumiem, ale nie łapię tego. I jak się przyjrzałem tematom i debatom tej szkoły, no to myślę sobie, kurczę, no jesteś już gdzieś indziej, na jakimś innym, w innym miejscu. I to też nie jest złe, prawda? Nie jest złe, właśnie, to jakby to są światy równoległe. Ale nie budzi to we mnie na przykład
ani zazdrości, bo mam swój świat, ani też jakiejś niechęci, ani też złości, wiesz, znaczy złości, która przechodzi w złośliwość potem, prawda? Że taki złośliwy wujek, stary, po prostu... Co wy tam tak, wiecie? Tak. Teraz mamy taką inicjatywę, którą będziemy w tym roku realizować w fundacji. W roku 2024, bo tak. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziecie tego słuchać. Chcemy otworzyć szkołę niepłatną, szkołę dla chętnych, darmową. Teraz się staramy o grant. Będzie się nazywała Warszawska Szkoła Krytycznego Myślenia. I to będą wykłady z bardzo różnych dziedzin, ale o tym wszystkim, co jest nowe, co jest wyzwaniem, co nas może przytłacza. Ja będę chodził na wszystkie te wykłady, też jako prezes tej fundacji, dlatego że... Ale jako człowiek ciekawy świata. Tak, no. Jako ten, który chce zrozumieć właśnie, wiesz, bo złapałem się na tym, że już troszkę jestem gdzieś indziej. I to też nie jest tak, że my to zrozumiemy. Czy no ty coś zrozumiesz, ja coś zrozumiem z pewnych rzeczy, które się mogą pojawić na przykład jako tematy. Tak. Bo to też nie chodzi o to, żeby zrozumieć, ale jeśli nie zrozumiesz, to też się nic nie dzieje. To prawda, ale prawda? Oprócz zrozumienia to jeszcze jest taki problem, moja droga. Nie umiałem tu przytoczyć tytułu... Lentilki swojej własnej. Lentilki, tytułu Litela. Bo jest jeszcze kwestia pamięci, że co z tego, że ja zrozumiem, kurczę, znaczy nie, najpierw poznam, potem zrozumiem, ale jak ja tego nie zapamiętam. I teraz tutaj, akurat nie przygotowałem tego specjalnie, ale ponieważ w nocy nie mogłem spać do piątej, to uzupełniałem mój zeszyt. Pokaż. To jest zeszyt, księga. Słuchajcie, może Mariusz mi pozwoli zrobić pół zdjęcia, to wam pokażę. To jest księga, słuchaj, która, w której ja... Notuję różne myśli. Notuję, poczekaj, to ja założę okulary tutaj, jeśli ja będę z księgą. Ja sobie tu wycinki wklejam różne. Czasami to są tylko fragmenciki artykułów. Na przykład z wielkiego wywiadu z Bogdanem de Barbaro jest tylko kilka myśli. Czasami, słuchaj... wczoraj na przykład o fanatyzmie robiłem sobie notatki. O fanatyzmie z książki Amosa Oza do fanatyków. I to jest o wszystkim, ale takie moje główne tematy to jest tak. Reportaż, sztuka, abstrakcja w sztuce, Bóg. Bo zawsze, zobacz, tu mam taką tak zwaną żywą paginę nad każdą notatką. Na przykład tutaj mam Zalana de Bottona, architektura szczęścia. Wpisałem gust, zrozumienie, smak. To takie są hasła. Tu na przykład mam, proszę bardzo. Sztuka, styl, oryginalność, Marina Abramowicz. I oprócz cudzych myśli mam jeszcze swoje. I ja to wszystko robię, na przykład o przeznaczeniu tutaj mam. Albo Kawka o najważniejszym. I to jest taka moja podręczna pamięć, bo ja po prostu, to są rzeczy, które ja bardzo bym chciał zapamiętać, a wiem, że mnie pamięć już zawodzi, ja mam 57 lat i tak sobie myślę, że to będzie taki zeszyt, który będę nosił na starość, tak. To jest księga w ogóle, państwo, taka gruba dosyć, ją odziedziczyłem po Zosi Czerwińskiej, jak umarła, to znaczy w jej mieszkaniu znalazłem pustą i pomyślałem sobie, Zosiu, ja to biorę i będę to wypełniał. To jeszcze tylko ci powiem, co mnie napadło, jaki to był taki jeszcze impuls. Otóż pomyślałem sobie, i to było przed pandemią naszą, tą koronawirusową, wymyśliłem sobie, że jest pandemia, gdzie człowiek głupieje wskutek tej pandemii, rozumiesz? I jedynym lekarstwem jest to, że on musi chodzić po ludziach, żeby mu powiedzieli najmądrzejszą rzecz, o jakiej wiedzą. Rozumiesz, żeby się podzielili z nim wiedzą. Co on powinien wiedzieć? To w ogóle zresztą jest fajny pomysł na książkę. Żeby chodzić do ludzi i pytać, co ja powinienem wiedzieć. Ale na powieść? Czy na książkę reporterską? Nie, na taką reporterską dla mnie. Że na, idę takie do nie, ciebie, na takie nie ma. Idę do De Barbaro, idę do Hanny Kral, idę do, nie wiem, nawet Jarosława Kaczyńskiego i pytam, przepraszam, co ja powinienem wiedzieć? Jeśli bym tak stracił pamięć, to co jest najważniejsze, żebym wiedział na nowo? Coś takiego. Ale... No tylko teraz wiedzę i uczucia, nie? Trzeba rozłączyć. Wiedzy, ale wiedzę, jak się połączy z uczuciem, to jest jeszcze lepiej. No i teraz, kochaneńka, tutaj mam te różne uwagi, różne cudze
O, na przykład już sobie tak do jednego obrazu, o którym kiedyś chcę napisać, takiego Van Doesburg był taki przyjaciel Mondriana, Holender. Już sobie na przykład sam zrobiłem notatkę, że u niego to, co intelektualne, przerodziło się w emocjonalne w jego obrazie. O, z Ciorana, proszę bardzo. O, to jest bardzo moje. Ważna jest odwaga nie szukania oparcia w żadnej religii ani filozofii. Jest, takie to jest trudne, ale wspaniałe. Ale też ci zdradzę, nie wszystko, bo to jest zbyt intymne, że mam tutaj takie też uwagi, takie swoje myśli, nie tylko cudze. One może nie są najmądrzejsze, ale są dla mnie jakoś ważne. Na przykład sobie napisałem 6 lipca 2019. Czuć wdzięczność, że się jest choć przez chwilę. Tak sobie zapisałem. To trochę takie koaliowskie, ale szczere. Bo uświadomienie sobie też takich czasem banałów jest niesamowicie otwierające. Ja do tego też ostatnio doszłam, muszę ci powiedzieć. Bardzo dziękuję. Będę się z tobą spotykał jako z moją terapeutką. Dobrze? A ja z tobą jako z moim. Dobrze, biorę to. U mnie w domu. No to na przykład mam o domu. U siebie w domu nawiązuję kontakt z moim autentycznym ja. 28 listopada 2019 sobie zapisałem. Moje życie to był dobry pomysł. O, 1 grudnia 19. To znaczy musiałem być szczęśliwy wtedy. Moja wyobraźnia jest rozczarowująca. 30 września 2021. No i tak sobie tutaj notuję różne rzeczy. I to jest właśnie po to, wracam teraz do tego, dlaczego to wyciągnąłem. O, proszę bardzo, Bergman, być i sens. Bo Bergman to jest jeden z moich ulubionych reżyserów. I tak siedzi Mariusz i kartkuje. Nie, to znaczy na razie jeszcze tego nie kartkuję, tylko zapisuję, a będę kartkował na starość, ale... Czyli czasami... kiedy? Wiesz kiedy? Aha. Nie, chodzi mi o to, że czasami po prostu jak nie wiem, co mam powiedzieć, to sobie tutaj zaglądam. No i oczywiście tak. Mówię też cudzymi słowami, no bo każdy z nas wchłania cudze słowa. Ale oczywiście składamy się z tego, kogo spotkamy, z tego, kogoś, tak? Co przeczytamy, z tego, czego posłuchamy. Składamy się z tego doświadczenia, nieustannego doświadczania. Nawet tak bym to powiedziała chyba, że trochę do wklejenia. Że składamy się z nieustannego doświadczenia. No to są takie moje... O, Boże, jakie to fajne. To jest ten... Michał Cichy miał wywiad w Tygodniku Powszechnym. Ale jak świetnie to wkleiłeś w ogóle, tak, że można kartkować... Rozmowa o zmywaniu naczyń. Kartkować kartki w księdze. Bo on jest wyznawcą Tao i mówi tutaj o medytacji, o buddyzmie. No to o co chodzi w taoizmie? Pyta go dziennikarz, to jest chyba nawet mój ulubiony dziennikarz, tak, Michał Okoński. No to o co chodzi w taoizmie? O zgodę na wszystko, co przychodzi. Jakie to trudne. Jakie to trudne, ale widzisz, sobie tutaj podkreśliłem to. Także taki sobie zrobiłem tutaj taki magazyn pamięć. Podręczny, taką pamięć, taki kiedyś przeczytałem w jakimś podręczniku amerykańskim, że reporter powinien mieć swój strych. Strych reportera, czyli taki, to może być teczka, to może być pudełko, to może szuflada. Być szuflada, skrzynia, a może być cały strych z takimi rzeczami, które znajduje na drodze swojego życia, których nie wykorzystuje, ale do których zawsze może sięgnąć. Są ludzie, którzy mają to w głowie po prostu. Na przykład Adam Michnik jest taką osobą, że wiesz, tak ci cytuję z głowy po prostu tak dokładne cytaty, ma świetną pamięć, no ale ja taki nie jestem. No ale też z drugiej strony to odkładanie, moim zdaniem to jest na nigdy odkładanie. Tak, to znaczy, okej, ja jeszcze może nie jestem w tym momencie życia, żebym zaglądała do tego, co odkładałam, bo ty tutaj masz tę księgę, ja mam 15 takich segregatorów w swoim pokoju, w których są wycinki, w których są pamięć, właśnie taka moja pamięć z wydarzeń, w których brałam udział. To ja mam chyba 25... I one są schowane w szafach, w ogóle do nich nie zaglądam. Ja też myślę, że ja do nich nigdy nie zajrzę. A z drugiej strony nie mam w sobie jeszcze gotowości na to, żeby się z nimi rozstać. To znaczy, żeby je
przebrać, wyrzucić, może przebrać tylko po prostu, może z 15 zrobić 5, ale nie mam jeszcze w sobie ani tej gotowości, ani oczywiście czasu, bo to jest jakaś kopalnia czasu potrzebna. A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja też, no zobacz, jesteś tu w moim mieszkaniu. Pełnym książek przede wszystkim. Może tutaj głównie, gdzie siedzimy, to są albumy o sztuce, ale z drugiej strony jest duża biblioteka. Ja jeszcze mam drugą bibliotekę, filię tej biblioteki mam w innym mieszkaniu. Jest dużo książek, papierów, tam też mam specjalną bibliotekę do płyt kompaktowych. I teraz w tym innym mieszkaniu mam wielką, wielką skrzynię z archiwum Zosi Czerwińskiej, aktorki, mojej przyjaciółki. No na przykład tutaj jest taka szafka, która ma dużo małych szufladek. Na górze są rzeczy związane z Heleną Stachową. Pierwsza od góry, druga od góry z Hanną Kral, trzecia od góry z moim przyjacielem, moim partnerem, który zmarł 9 lat temu i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, no tak, jesteś sam i co to będzie z tym po śmierci? Nie masz dzieci, jesteś jedynakiem. I będę się chyba wzorował na mojej przyjaciółce, pani Helenie Stachowej, o której już wspominałem, która jest w świetnej formie, mimo że ukończyła kilka lat temu 90 lat. I pani Helena robi takie remanenty w rzeczach, które ma i znajduje jakieś artefakty, przedmioty. Czasami są to drobiazgi, czasami robi coś papierowego, w sensie na przykład list od Kundery, który dostała, a to może być jakiś naszyjnik, a to może być stare zaproszenie na bal, który przed wojną organizowała jej mama. A ponieważ ona jest dosyć lubiana i ludzie bardzo by chcieli do niej przyjść, bo jest historią w ogóle kultury Ja też jestem w tej kolejce tych ludzi, którzy by chcieli odwiedzić panią Stachową, tak. I pani Helena, tak zauważyłem, ona mi tak nie powiedziała tego wprost, ale to zauważyłem, wybiera sobie osoby, to znaczy tak, myślę, że tak ocenia daną osobę, czy ona, nie wiem, czy to chodzi o to, że zasługuje na tę rzecz, ale czy można jej powierzyć tę rzecz. I wtedy mówi, a to jeszcze coś mam dla ciebie, albo dla pani, albo dla pana. I po prostu wręcza to i to jest, rozumiesz, jest po prostu świetnie to wymyśliła, jeśli to jest wymyślone, a jeśli to jest spontaniczne, intuicyjne, tak. No to ma wspaniałą intuicję. Bo jeśli to jest ta jedna rzecz, to ta osoba, jest duże prawdopodobieństwo, że tego nie wyrzuci, że tego nie straci. Że będzie pamiętała i wiedziała. Że będzie to ceniła i że ten przedmiot będzie miał swoje życie, prawda? I to jest coś wspaniałego, więc ja chyba też będę to robił, jeśli oczywiście dożyję starości, bo nigdy nie wiemy, co jest napisane. Mogę jutro nie żyć. Tak, no to jest to pytanie, kiedy to zacząć robić, prawda? Kiedy do takiego... To życie to wymaga takiego gospodarowania, Nie, ale to, że ty już o tym myślisz dzisiaj, mając lat 57, to znaczy, że jeszcze chwila i zaczniesz to robić. Będziesz się powoli rozstawał z różnymi swoimi rzeczami. Z tego, że ja każdego dnia myślę o śmierci własnej. Okay. Ale nie tak, że bo są ludzie, którzy... Że się boję i że tak, jutro umrę. O Jezu, już? To pan naprawdę ma biedne życie. Nie, to nie, właśnie nie. Myślę jako o pewnym wyzwaniu dla mnie, jako o pewnym zadaniu dla mnie. Nie myślałem o tym, znaczy bałem się bardzo śmierci, ale 9 lat temu, właśnie minęła rocznica niedawno, przestałem się bać, bo umarł mój partner. I ja po prostu się przestałem bać śmierci. Chociaż nie wierzę, że się z nim spotkam, bo jestem akurat w tej kwestii niewierzący, że się z nim spotkam po śmierci. Niemniej przestałem się tej śmierci bać. Nie wiem dlaczego, no przestałem się bać. Ale myślę o niej, no może z czułością to bym przesadził, ale myślę o niej właśnie jako o takim rzeczowym zadaniu. I ponieważ o niej myślę, to mam wrażenie, że moje życie jest lepsze. W sensie, że bardziej jakościowe. Że skupiam się na tym, co jest istotne. Że doceniam pewne rzeczy, których wcześniej nie doceniałem. Które robiłem w pośpiechu. Tam na moim biurku mam taką rycinę, którą opisuję w książce Nie ma. To jest rycina kupiona za tam 1 euro czy 2 euro w sklepie po umarłych w Budapeszcie. Mam taki esej o sklepie po umarłych, sklepie z rzeczami po umarłych. Wybieram się w tym roku do Budapesztu i bardzo chcę pójść do tego sklepu. Niestety tak. Już nie istnieje. Już zlikwidowali, bo budynek przeszedł w inne ręce. Okay. I ten pan właściciel ma mi napisać, gdzie będzie miał ten sklep. To jeśli to się wydarzy Dobrze. Do połowy roku, to ja... I
wtedy się tam wybiorę. I to jest taka rycina, gdzie mężczyzna, amerykańska rycina z 1933 roku, czyli dokładnie roku urodzenia mojego ojca, gdzie młody mężczyzna, przystojny, całuje stopy Jezusa na krzyżu. Te stopy nie są męskie, są bardziej damskie i widać uda i one też są damskie. No to już jest taka tajemnica tego rysunku, tej ryciny. Ale to były obrazki, które były masowo produkowane, żeby w Ameryce... Odbijane, żeby, tak? żeby zachęcić młodych mężczyzn do stanu kapłańskiego. A może właśnie ten Jezus tam jest dlatego taki... Kobiecy. Te stopy są takie kobiece, że miał zastąpić temu mężczyźnie, księdzu, kobietę. No nie wiem, już nie będę dalej wchodził. Ale o co chodzi z tą ryciną, z tym obrazkiem? To jest obrazek, który właśnie był dla mnie natchnieniem do tego eseju Wybuch bomby czasu. I on stoi na moim biurku i ja tam piszę o tym, doszedłem do wniosku, że to jest jakby komunikat z cudzego życia, z tego życia, które wcześniej posiadało ten obrazek, bo ktoś go wcześniej miał gdzieś na ścianie, na stole, na komodzie i żył z tym obrazkiem, prawda? Ja nie wiem kto, to jest taki przekaz tajemniczy, ale mam cały czas świadomość, że ta osoba, która to kupiła, a może jest więcej takich osób, już nie żyje. Na pewno nie żyje. Ci, co wyprodukowali ten obrazek, już nie żyją. I dla mnie to jest takie przypomnienie, że jestem śmiertelny. Że prawdopodobnie ten obrazek nie przeżyje i ktoś go przejmie. Bo papier w ogóle jest o wiele bardziej wytrzymały, mimo że się pali i łatwo go porwać. To jest generalnie bardziej wytrzymały niż ludzie, bardziej długowieczny niż ludzie. I ten obrazek mi po prostu jest takim przypomnieniem o tym, że ja tutaj jestem tylko na jakiś czas i że właśnie, ponieważ mam to jedno życie, nie mam tej metafizycznej perspektywy, no to muszę jakoś to wykorzystać sensownie, tak mi się wydaje. Nie będę tracić energii na rzeczy, na które nie mam wpływu. Tak. Normalnie te Czechy cię już zaraziły swoją mentalnością. Słuchaj, to jest dokładnie to, co mi powtarza i pani Stachowa, i mój przyjaciel Michal Nikodem, który kiedyś był sławnym restauratorem w Pradze, był nawet jego restauracja była w przewodniku Michelin, porzucił to, sprzedał i jest teraz psychoterapeutą. To mi też mówi moja wydawczyni Jarosława Iskrowa. Ja to częściej słyszę w Czechach niż w Polsce. Okej, okay. A ja też tą zasadą się kieruję od pewnego czasu, bo po prostu to takie powiedzenie polskie, nie będę się kopać z koniem. No, to jest mniej więcej to samo, tylko inaczej, myślę, trochę bardziej wyraziście czy zrozumiale powiedziane. No bo to po prostu nie ma sensu. I im szybciej się to zrozumie, tym właśnie też lepsze możemy mieć życie, moim zdaniem. Tak. Chociaż... Słuchaj, jak nas słucham, przepraszam, że ci nie daję dokończyć myśli, to sądzę, że po prostu musimy założyć podcast pod tytułem Drozda i Szczygieł o życiu i szczęściu. I wtedy będziemy mieć w ogóle jakiś gigantyczny sukces. Osoby, które się permanentnie martwią. I właśnie ja byłem pod wpływem, zwłaszcza mojej mamy, która po prostu martwi się o wszystko i jest taką osobą, która raczej widzi złe strony. Drugą osobą, która lubi się martwić, może nie aż tak bardzo jak moja mama i tak permanentnie, ale lubi się martwić, to jest Hanna Krall. Tak pomyślałam, że to ja ona. Ja kiedyś powiedziałem, ja mówię, pani Haniu, czy pani musi się martwić? A ona mówi, prawdopodobnie martwienie się najlepiej mi wychodzi. Mhm. Ja mówię, nie, literatura pani lepiej wychodzi niż martwienie się, proszę się nie martwić. No. Ale myślę, że to jest jakoś taka rzecz, czy takie podejście, które no właśnie może dać nam trochę więcej szczęścia. Ja, no miałem to i wiesz, że mi to przeszło wskutek tych kontaktów właśnie z kulturą czeską i z Czechami. No to dobrze, że w końcu to padło, bo wiesz, jeżeli my nie porozmawiamy we dwoje chwilę jeszcze o Czechach, ja chciałam, dlatego wiesz, doszłam do tej czeskiej literatury, ale jak chwilę o tych Czechach nie porozmawiamy, to też nam nie poklikają tego podcastu. Ja to mam z tych Czech właśnie, że zaraz, zabije cię to, czy nie zabije? Jak cię nie zabije, to no to może tak się nie martw.
jak cię nie zabije, to może nie panikuj. No ale nawet jak cię ma zabić, to co możesz z tym zrobić? No właśnie, to najwyżej będziesz, znaczy, no to... jak to mówił bohater jednego reportażu Mileny Jesenskiej. Ona spotyka Milena Jesenska, reporterka, ale bardziej znana jako muza wielka, muza Franca Kawki. Kochanka to może nie do końca dobre byłoby słowo, bo nie ma śladów, że mieli życie, że prowadzili życie seksualne, ale można być kochanką i kochankiem, z którym się nie ma seksu, i ja to też przeżyłem w swoim życiu. No ale tak, to słowo kochanka to ma takie jednoznaczne zabarwienie, więc muza, to świetnie to nazwałaś, muza Franca Kawki, w jednym ze swoich reportaży z okresu okupacji w protektoracie, gdzieś tam na Morawach, spotyka chłopa, rolnika, który tam orze pole i mówi, no jak tam rolniku? A on mówi, a już tutaj zaorałem, ale tam już zasiałem, no dobrze, dobrze, ale jak to było po polsku? Jak wychazite z Niemcy, czyli no jak sobie pan poradzi z Niemcami? A co tam? Niemcy sobie chodzą, żyją, strzelają, a ja już zaorałem, zasiałem. No dobrze, ale co będzie, jak oni pana zabiją? A co ma być? Najwyżej trochę dłużej będę zabity. Znaczy, też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że my jesteśmy obojętni, bo to też jak gdyby to, że masz się nie przejmować, czy fajnie byłoby się nie przejmować, słuchaj, czy nie martwić właśnie rzeczami. Bo ja się boję, żeby nie zabrzmiało to, że my jesteśmy obojętni, bo nie jesteśmy, no tak? Nie w takim sensie na to, co się dzieje. No ty to na pewno nie, bo też wyrażasz ciągle swoje zaangażowanie w różne rzeczy. Jakieś akcje, no właśnie, ale jednocześnie no po prostu nie będziemy zawracać sobie głowy rzeczami, na które kompletnie nie mamy wpływu. Tak, a na to myślę, że jesteśmy gotowi. Ja też wiele lat mi zajęło zrozumienie takiego zdania, które słyszałam od mojego przyjaciela, z którym wiele lat pracowałam, i on, kiedy ja tam przychodziłam jakaś taka po prostu rozedrgana z jakimiś emocjami na wierzchu, on mi mówił, obierz ziemniaki, po prostu obierz ziemniaki. I ja wiele lat potrzebowałam, żeby to zrozumieć. To jest to mleko w lodówce, to są te ziemniaki, to jest ten obiad. Mój nieżyjący przyjaciel, partner mówił mi, kiedy się z nim dzieliłem, że po prostu ktoś mnie tak wkurzył, albo dostałem maila, na który od razu muszę odpowiedzieć. Zobacz, co mówię tutaj, zobacz, czy ja dobrze odpowiedziałem. A odpowiedziałem w sposób taki, powiedzmy... Emocjonalny, tak to nazwijmy. On zawsze mówił, poczekaj z tym do jutra. Mhm. Odpisz dopiero jutro. Ja od niego się też nauczyłem takiej zasady, że jeśli chcesz zrobić coś dobrego dla świata, to ten emocjonalny post na Facebooka napisz jutro. Poczekaj z tym do jutra. Mhm. Dobra, jedziemy do Pragi albo do Czech, bo właśnie nie wiem, ty jesteś pragocentryczny? Pragocentryczny, no jestem, nie? To no tak jak ja. No. Po prostu to tak... Nie no, kocham różne miejsca, ale cóż zrobić? To miasto ma w sobie tyle tajemnic i jest tak... To jest skrzynia z tyloma skarbami, że jednego życia nie starczy na przebranie tych kosztowności. Teraz, kiedy jeździsz do Pragi, to jeździsz z jakimś takim planem jeszcze czegoś odkrycia? Czy płyniesz nurtem? Płynę i odkrywam już. Mm-hmm. Kiedyś miałem plan, oczywiście, a teraz już poddaję się, pytam moich znajomych na przykład, jak już przyjadę, dokąd mam pójść, albo co się wydarzyło, albo czy znają jakieś miejsca. Ja w ogóle to bardzo lubię we wszystkich miastach robić. Jeśli mam znajomych w jakimś mieście na świecie, to jak mam się z nimi spotkać, to oczywiście chętnie się spotkam w domu, ale jak oni się chcą spotkać, to mówię, zabierz mnie do swojego ulubionego miejsca. To jest coś wspaniałego, poznać ulubione miejsca czyjeś, naprawdę. To mam taką zasadę, chociaż z panią Stachową jest troszkę inaczej, bo pani Helena ma, jakby to powiedzieć, to by się powiedziało, takie ambicje, że jak ja przyjadę, to zawsze pyta, gdzie mnie tym razem zaprosisz? Dokąd mnie tym razem zaprosisz?
w sensie nowego lokalu, nowej restauracji, że pójdziemy na obiad, skosztujemy jakiejś kuchni, której ona nie zna, więc ja tutaj wyszukuję lokale w Pradze. Mm-hmm. I to jest w ogóle piękne, że w wieku 90 paru lat no ma jeszcze ochotę i to jest wspaniałe i chciałbym taki być. No ja oczywiście zawsze szukam tego miejsca, jakiegoś nowego. Czasami idziemy, ale to jak idziemy drugi raz, bo jak jestem dłużej, no to idziemy drugi, a czasami trzeci, no to wtedy idziemy do gdzieś, gdzie lubimy, na przykład u Ślepe Kociczki, to jest taka naleśnikarnia, o której piszę w tym swoim przewodniku osobistym po Pradze, ale najczęściej to pierwsze wyjście to jest właśnie coś ekstra. Coś ekstra i wtedy mamy taki rytuał, że pani Helena mówi, no to idę wyprowadzić samochód, w sensie, bo pani Helena jeszcze prowadzi samochód. A moją wiem, nie ma sensu, przecież napijemy się wina, weźmiemy taksówkę. My ostatnio trafiliśmy w takie miejsce, w którym ani ty, ani ja nie byliśmy, bo mieliśmy okazję pod koniec 2023 roku chwilę połazić razem po Pradze i trafiliśmy, pamiętasz, do takiej kawiarni artystycznej, to znaczy do kawiarni, która była jednocześnie galerią, gdzie obsługiwał nas taki bardzo, bardzo sympatyczny chłopak, który mówił w ogóle po polsku. Tak. Jak usłyszał, że my rozmawiamy po polsku, to się włączył w naszą rozmowę po polsku. To tak jak ja mam ochotę, jak tylko słyszę Czechów w Polsce. Od razu się włączyć po czesku. Myślę, Jezu, co ja mam tu zrobić? To jest w ogóle silniejsze ode mnie, jak dziecko się czuje, jak dziecko, które musi zabrać głos, wiesz? Więc to jest taki jakiś przymus wręcz. Po prostu. Ale zadowolona jesteś z odkrycia Czech dla siebie? Bardzo, bardzo. No oczywiście, że tak. To jest teraz ktoś ci gdzieś chyba wytknął, czy przypomniał, że w 2024 roku 18 lat skończy Gotland. Że minie 18 lat od wydania tej książki, że Gotland jest już pełnoletni. Gotland się niesamowicie przyczynił do tego, że te Czechy się dla nas otworzyły, dla Polaków. Ja się cieszę z tego, że tam dotarłam sekundę przed tym Gotlandem, chwilę, ze 2-3 lata wcześniej, ale nie da się ukryć, że takie regularne jeżdżenie do Pragi to jest jakieś 15 lat u mnie dopiero, że to nie jest tak długi bardzo czas, jak jakieś tam zainteresowanie. Dla mnie pierwszy był jednak Petr Zelenka i Jan Chrzebejk. Filmy były na samym początku i zwłaszcza Samotni, którzy byli... Film, który zobaczyłem, to byli Samotni no, w 2000 chyba, albo 2000 albo 2001 chyba bardziej, bo chyba w czasie pandemii, o ile pamiętam, było 20-lecie premiery Samotnych, czyli to musiał być 2021 rok. 20-lecie Samotnych, czyli 2001 bardziej. Ale dla mnie Samotni byli filmem takim no, formacyjnym. Nie wiem, czy nie byłeś trochę za dorosły, żeby to był dla ciebie film formacyjny, ale dla mnie był. Ja miałam 25 lat. I dla mnie Samotni byli formacyjnym absolutnie filmem. Ja już miałem 34 filmem. Wtedy, ale myślę sobie, że znalezienie sobie w życiu kraju, gdzie troszkę panuje inna mentalność, znalezienie sobie kultury, właśnie innej kultury, z którą się usiłujesz mierzyć, którą usiłujesz zrozumieć, która jest dla ciebie wyzwaniem, takim wyzwaniem myślowym. To jest coś fantastycznego. To jest, wiesz, dlatego tak bardzo, ja wiem, że tu nie poruszasz wątków politycznych, ale dla mnie na przykład taką okropną cechą tych 8 lat ostatnich było to, że ta formacja polityczna, która rządziła, ona była tak bardzo skupiona na sobie tylko. Tak, na niedopuszczeniu niczego, żadnej alternatywy. Na niedopuszczeniu niczego z zewnątrz. Ja jestem Polakiem, piszę po polsku, jestem patriotą polskim. Moja antologia 20 lat... 100 lat. 100 na 20, czyli antologia polskiego reportażu XX wieku wzięła się też z mojej miłości do tej kultury, z patriotyzmu. Ale jednak to ta ich wsobność mentalno-kulturowa po prostu jakoś tak uważam, że nawet była szkodliwa, bo od
otwarcie na inność, na inną kulturę naprawdę nas tylko wzbogaca i trzeba dopuścić trochę, tak jak chów tak zwany wsobny, kiedy nie ma dopływu obcych genów, prawda, nowych genów, jest degradujący dla danego plemienia, narodu czy jakiejś społeczności. No tak, to samo jest w kulturze. No, ja nie wiem, kim bym był, gdybym nie był... W połowie Czechem. Tak właśnie, zastanawiałem się, jak to powiedzieć. Krypto Czechem, tak? Mm-hmm. Nie, no nie jesteś krypto. Jesteś... Powiedz... Nie wiem, czy można się do tego przyznawać, ale dobra, przyznam się, bo jednak jest to podcast dużo szczerości, dużo prawdy i żadnej cenzury. Jak wypełniałam spis powszechny, który był obowiązkowy, to tam było takie pytanie o narodowość, ale o narodowość taką wybraną, czy jakąś taką, nie że jakiej jesteś narodowości, tylko gdybyś miał określić, jakiej jeszcze jesteś narodowości, było tam takie pytanie, I ty zrobiłaś to samo, co ja? No. Naprawdę? Tak. Wpisałaś? Tak. Czeską? Tak. Ja też. No. Ja widzisz, też. Nie jesteśmy krypto-Czechami, my jesteśmy w połowie Czechami. Nawet jeśli... Z wyboru. Tak, po prostu. Okej. Okay. Nikomu jeszcze o tym nie mówiłem. No ja też nikomu o tym nie mówiłam, ale... No to wyszło na jaw, no. Chyba byłbym głupszy, gdyby nie te Czechy, wiesz? Znaczy taki byłbym... No nie, to w ogóle jest nie do przecenienia ta przygoda. Znaczy, nie do przecenienia. Mnie by się chyba dużo mniej chciało. Mnie naprawdę napędza to, że ja mogę jeździć do tych Czech. Mm-hmm. Mi to daje wielki power, wielką siłę i... Co nie znaczy, że... Nie doceniam tego, co właśnie się dzieje tutaj. Nie, ja no uważam, oczywiście, że nie. Ja uważam, że dzięki temu, że tam znajduję... że tam mogę naładować baterię, tutaj jestem lepszy. No oczywiście. I że tu mogę wprowadzić coś, co... Szczegiu, ty nie możesz być mną, no. I powiem ci, że nawet mój tata, który taki był radiomaryjny całe życie, jak zaczął jeździć do tej Pragi i ciągle mówi o tej Pradze i kocha tę Pragę, i synu, no byłem wczoraj u rodziców, no a i on ciągle powtarza to jak refren, no kiedy pojedziemy do Pragi? Wiesz co, bo ja sobie pomyślałem, że może na moje urodziny pojedziemy. Mówię, tato, na twoje urodziny już mam bilet kupiony do Stanów Zjednoczonych. No to potem, to będzie jeszcze cieplej, to nawet będzie fajniej. Cały czas traci mój tata pamięć, ale o jednym pamięta, że on musi do Pragi, no, bo też bardzo się zaraził, bo mówi, synu, ja jestem w tej Pradze młodszy. Młodszy jestem i co ja poradzę? Coś w tym jest. No, ja w 2023 roku miałam cudowną przygodę. Zabrałam do Pragi Magdę Umer, która tam była, no nie po raz pierwszy, no ale jeśli była, no to tylko weszła na scenę, zeszła ze sceny, przeleciała, wyleciała. Natomiast spędziłyśmy bite 4 dni chodząc po Pradze. Była bardzo piękna pogoda, to był przełom maja i czerwca. Bardzo dużo chodziłyśmy. Nigdzie nie weszłyśmy, to znaczy poza katedrą, na Hradczanach. Nigdzie nie weszłyśmy do żadnego muzeum, do żadnych takich rzeczy, ponieważ Magda chciała chodzić po mieście i głównie po przyrodzie. Więc przeszłyśmy wszystkie możliwe cmentarze. Byłyśmy oczywiście w dzielnicy żydowskiej też. Byłyśmy na Letniej, ale też tak po prostu chodziłyśmy po mieście. I to było tak wspaniałe doświadczenie, ponieważ z jednej strony ja byłam tym przewodnikiem, tym kimś, kto ją trzymał za rękę i pokazywał jej różne rzeczy. No i też oczywiście, prawda, chciałam rozwinąć pawi ogon i tutaj się popisać, że to, że to, że to. Ale ona, i to jest też w ogóle najwspanialsze w dzieleniu się Pragą, nie wiem, czy też tak masz, chodząc z nią, ja musiałam zupełnie inaczej patrzeć na miasto, ponieważ musiałam siebie trochę dopasować do tego, czego ona w tym momencie potrzebowała. I to było coś tak wspaniałego. To był w ogóle tak piękny wyjazd. I weszłam w ileś miejsc też po raz pierwszy, bo one mnie nie interesowały, bo jakoś mi się nie wydawało, że tam może być ciekawie. A Magda, a dlaczego nie? A no to chodźmy, a no to wejdźmy. No powiem ci, że pokazywanie Pragi to jest kolejna rzecz, która mnie jakoś bardzo cieszy i którą chcę robić. Tak, bardzo lubię. Ja to lubię ją pokazywać zwłaszcza najbliższym. Pamiętam Zosia Czerwińska, też byłem z nią kilka dni, też właśnie na przełomie maja i czerwca. A to się wzięło z tego, że ona, Zosia, która mieszkała tu niedaleko i ja ją tak traktowałem jako swoją drugą mamę alternatywną. Ona nie lubiła, jak ja wyjeżdżam z Warszawy. Po prostu lubiła, jak jestem w Warszawie, bo się czuła bezpieczniej.
I zawsze mówiła, i znowu mnie jedziesz zdradzać z tą Pragą czeską. A ja mówiłem, Zosiu, ale ona jest od ciebie znacznie starsza. Na to Zosia mówiła, ale ładniejsza. No i tak pewnie moglibyśmy jeszcze bardzo długo, ale patrzę na zegarek. Mariusz ma swoje zobowiązania. Ja jeszcze tylko muszę cię zapytać na koniec o jedną rzecz. Czy kiedy tak mówimy o tych Czechach i o tej Pradze, bo jesteśmy pragocentryczni, nie masz poczucia, że nie doceniamy Słowacji i że trochę ją, nie wiem, pomijamy, lekceważymy, a że jednak duża część tego, co się dzieje, ja mówię o kulturze, tego, co się dzieje w kulturze też dzisiaj, tej czeskiej, ma swoje korzenie w Czechosłowacji, czyli trzeba... Warto byłoby zobaczyć, uwzględnić, zrozumieć ten słowacki kontekst. Jak na to patrzysz i jak o tym myślisz? No rzeczywiście, ta Słowacja leży we mnie odłogiem, że tak powiem. No we mnie trochę też. Nie jest tak, że ją lekceważę, bo bywam tam... no tylko, że jednak Słowacy są w jakimś sensie trochę nam bardziej podobni. Do nas bardziej podobni, mam wrażenie. To po pierwsze. Po drugie... No jak już się ma żonę, to czy jest sens mieć kochankę? Mówię teraz o Pradze na przykład i o Bratysławie. Ale rzeczywiście nie użyłbym słowa, że lekceważę, tylko że po prostu jakoś tak nie poświęcam jej wystarczająco uwagi. Znaczy, bo ja się cały czas zastanawiam, kiedy o tym trochę myślę i kiedy myślę, czy kiedy próbuję coś mówić o tej czeskości, czy w niej... Nie brakuje po prostu. Czy, jakby przez to, czy my przez to nie jesteśmy trochę jakby wykręceni za bardzo, bo brakuje nam tej Słowacji w tym. Ja nie umiem, no, nie umiem ja tego do końca... Ale ja wspominam o filmie czechosłowackim, gdzie w filmie na przykład Sklep przy głównej ulicy, w którym, który jest kojarzony jako film czeski, ale on jest czechosłowacki, dostał Oscara. To był pierwszy film oscarowy. Ida Kamińska. Tak, Ida Kamińska, aktorka z Polski, żydowska aktorka, szefowa teatru żydowskiego w Warszawie. Zagrała tam główną rolę i też była nominowana do Oscara. No ale to wtedy ja mówię, że to jest film czechosłowacki, którego reżyserzy byli Słowakami, tak naprawdę. To staram się to jakby oddawać tę cześć. Znaczy, cześć to może złe słowo. No co? No ale zwracać na to, zwracać na to uwagę. Tak, podkreślać to. Ale rzeczywiście przydałby się ktoś, taki jak ty, taki jak ja, który by się zachwycił tą Słowacją i ją jakoś u nas dał przestrzeń, zainteresował publiczność. No wyszła teraz książka Łukasza Grzesiczaka o Słowacji. Ja jej jeszcze nie czytałam. Jest Słowacystyka na Instagramie. Aha. Bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry kanał. To ja sobie zaabonujesz. Tak prowadzony powiem. Przez taką dziewczynę, która właśnie wrzuca najróżniejsze newsy dotyczące Słowacji. Jeśli ja potrzebuję się czegoś o Słowacji dowiedzieć, to się do niej zwracam w pierwszej kolejności. I ona też od czasu do czasu publikuje, czy to w Tygodniku Powszechnym, czy w innych miejscach w sieci, bo już na szczęście coraz więcej osób się do niej zgłasza w jakichś słowackich sprawach, ale takiego chyba jeszcze słowackiego frika, który by mniej mówił o polityce i o takich bieżących rzeczach, które się dzieją, tylko właśnie zwrócił uwagę na teatr, na kino, na literaturę, bo też tej literatury się coraz więcej na szczęście u nas również pojawia, to rzeczywiście chyba trochę brakuje. No ja tam robię takie małe wycieczki co jakiś czas, ale też jeszcze czuję, że to nie jest miłość, że to jest na razie taki rozsądek bardziej, taka próba zobaczenia z większej perspektywy tej mojej prasko-czeskiej miłości. O tak chyba bym to nazwała. To rzeczywiście niech to będzie... jeszcze wrócę do tego filmu Sklep przy głównej ulicy, bo tak jak mówiliśmy, reżyserzy Słowacy, główna aktorka Polka, polska Żydówka, ale... Film powstał na podstawie noweli Ladislava Grossmana, który był Słowakiem, ale napisał ją po czesku. Więc to jest... No to jest złożone, to jest złożone. Naprawdę. No i teraz ta jego nowela, to jest literatura czeska czy słowacka? Czechosłowacka. A właśnie. Właśnie. I na to mi też zwróciła kiedyś uwagę, znów wspomnę, pani Helena Stachowa, która powiedziała, słuchaj, my byliśmy jednym narodem. Moje pokolenie uważa, że byliśmy Czechosłowakami.
Karel Kryl mówił, że on nie wróci do Czech po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku, bo on jest Czechosłowakiem. I on, dlaczego on ma wracać? On po prostu się na to nie zgadza. On jest Czechosłowakiem. Nasz naród czechosłowacki, mówi pani Stachowa. I pamiętam, jak kiedyś tak jakieś boje toczyłem, dyskusję w internecie z tymi, którzy uważali, że to... Wymysł. Że to jest wymysł. Mm-hmm. Mówię o Polakach, z którymi dyskutowałem. Że to jest wymysł, że w tym nie ma szacunku ani do Czech, ani do Słowacji. Nie ma takiego narodu. No, może formalnie nie ma takiego narodu, ale poznałem mnóstwo osób, zwłaszcza starszego pokolenia, które uważają, zaświadczają, że taki naród tak jest. Mariusz Szczygieł, bardzo ci dziękuję za czas, za spotkanie. Obyśmy się w Pradze spotykali jak najczęściej i może na Słowację pojedziemy w takim razie, co? Może pojedziemy na Słowację rzeczywiście. I spojrzymy na nią swoimi oczami. Już mamy jakiś plan, że jedziemy kiedy? Cicho, nie zdradzaj. Może tam coś nawet nagramy. Dobrze. Ale ponieważ, wiecie, odpukiwać trzeba w niemalowane takie plany, bo można planować i trzeba planować, ale też trzeba być gotowym na wszystko, co się wydarzy. Więc ja się nie chcę na zapas też cieszyć. Jasne. Tą naszą wyprawą, którą powoli planujemy. Więc jeśli ona się wydarzy, to się też na pewno o niej dowiecie. I z postów Mariusza na Facebooku i na Instagramie i też z Drozdowiska. Z całą pewnością. Dziękuję ci pięknie, dobrego 2024. Dziękuję, życzę wszystkim również tego samego, a i jeszcze więcej. A będzie osobisty przewodnik po Pradze 2? W tym roku? No. W tym roku nie, ale bo muszę skończyć inną książkę, ale w przyszłości może, może. No to niech się spełni. I jeszcze pięknych walentynek. I jeśli jeszcze słuchasz, rozważ proszę wsparcie mojej pracy. Jednorazowo albo cyklicznie poprzez platformy Buy Coffee Tu albo patronite.pl. Linki są w opisie tego odcinka. Dziękuję pięknie. Teresa Drozda. Do usłyszenia.